połowie marca w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla nie ma jeszcze pielgrzymów i jest zupełnie pusto. Dla franciszkanów z krakowskiej prowincji od kilku dni jest to jednak bardzo ważne miejsce. Tu właśnie odbywa się zwyczajna kapituła prowincjalna. Przeżywamy tutaj kapitułę prowincjalną w prowincji krakowskiej franciszkanów. Jest to szczególny czas weryfikacji i syntezy tego wszystkiego, co dotąd się wydarzyło. Jak ważne jest, aby zatrzymać się od czasu do czasu i zobaczyć, jak żyjemy, w jaki sposób podejmujemy wezwania Pana skierowane do nas. Dzisiaj prowincja krakowska jest wielką prowincją w naszym zakonie. Stąd też bardzo ważne jest to, co prowincja robi. To wszystko, co dzieje się tutaj, jest znaczące dla całego zakonu. Podsumowując ostatnie 4 lata funkcjonowania prowincji, swoje sprawozdanie złożył dotychczasowy prowincjał i wielu braci odpowiedzialnych za poszczególne dzieła. Bardzo ważne były sprawozdania misjonarzy. Przyjechałem tutaj, aby zdać sprawozdanie z naszej działalności, no i poprosić kapitułę o potwierdzenie naszych planów, o ocenę dotychczasowej naszej działalności. Mamy w Ugandzie w zasadzie jeden klasztor w Kakogę i drugi dom przygotowany do zatwierdzenia przez tą kapitułę w Matuga. Przy klasztorze znajduje się szpital, w którym pomagam ludziom biednym i tym cierpiącym z terenu naszej parafii. Mamy blisko 300 dzieciaków objętych adopcją. Płacimy za ich wykształcenie w szkołach, za utrzymanie, za posiłek. Z takich nowych rzeczy, że byliśmy pierwszą parafią w ogóle w Ugandzie, katolicką, która rozpoczęła kurs ewangelizacyjny Alfa jako parafia. Przeprowadziliśmy taki kurs, przyniósł niezwykłe owoce. Próbujemy przeszczepić na grunt ugandyjski ideę ewangelizacji wizualnej. Widzimy, jak Bóg działa w Ugandzie. Widzimy również, jak duże wsparcie ze strony tutaj naszej prowincji, ze strony też i franciszkanów tutaj z Krakowa. I ciągle czekamy i modlimy się o nowych misjonarzy, bo mamy tam ogromne potrzeby. I proszę Was, módlcie się, aby nowi bracia do nas dojechali, bo każde ręce gotowe do pracy są bardzo, bardzo potrzebne i bardzo oczekiwane i Boga o to prosimy, aby posłał do nas nowych braci, misjonarzy. Boliwia jest pierwszą z naszych misji, jaką założyła prowincja krakowska po wyjeździe ojca Maksymiliana do Japonii. W tym roku obchodzimy 36 lat naszej obecności. Oprócz tej pracy misyjnej, działania duszpasterskiego, także mamy to działanie charytatywne, socjalne, które jest bardzo ważne. Pierwsze w Montero, gdzie pracujemy w więzieniu. Dom świętego Antoniego, który jest w Sucre. Obsługujemy dziennie ponad 230 dzieci, którzy przychodzą na obiad, odrabiają lekcje, otrzymują pomoc. Ocena 4-lecia pracy to pierwszy punkt kapituły. Drugi, równie ważny, to wybór nowego prowincjała. Został nim po raz kolejny ojciec Jarosław Zachariasz. Po wyborze zakonnicy odśpiewali hymn Chwała na wysokości Bogu, a nowo wybrany minister prowincjalny złożył przyrzeczenie na ręce ojca generała. Davvero chiedo e prego. Proszę tutaj Jarka, aby pomagał tej prowincji żyć tak, jak Pan nas nauczył. Jest młody, ma doświadczenie, to jest człowiek, który wierzy w to, co robi. Życzę mu, aby czuł, że bracia mu pomagają, tak abyśmy mogli wspólnie przeżywać nasz charyzmat. Dzisiaj jestem przekonany, że animowanie życia prowincji jest niezwykle złożone i niezwykle trudne, bo znaczy to wejść w życie braci, nawiązać z nimi relacje i przede wszystkim zrozumieć, do czego Pan powołuje nas, co powinniśmy robić i w jaki sposób. To, co nam pomaga, to jest reguła, którą zostawił nam święty Franciszek. Przed krakowską prowincją kolejne 4 lata pracy. Trzeba ją dobrze zaplanować. Generał podpowiada, na co należy zwrócić uwagę. Teraz także ta prowincja znajduje się w czasie trudnym dla całej Europy. To, co jest do podkreślenia, to właśnie przejrzystość, aby w sposób jasny i przejrzysty widoczne było świadectwo wypływające z naszych ślubów, aby było ono czytelne. Jakże ważne jest szczególnie dzisiaj wcielić w życie to, co wiele lat temu powtarzał Paweł VI, że dzisiaj świat bardziej potrzebuje świadków.
niż nauczycieli. A świat wierzy nauczycielom, o ile są świadkami. Takie jest moje życzenie skierowane do braci żyjących w tej części Europy. Ojciec generał przekazał także pozdrowienia naszym widzom. Przede wszystkim pokój i dobro dla wszystkich osób chodzących na tę stronę. Pozdrawiam właśnie tym franciszkańskim pozdrowieniem, życząc, aby Pan obdarzył was wszystkich pokojem. Do tej pory święty Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, był opiekunem kościoła i zakonu franciszkanów. Od dziś jest również opiekunem krakowskiego prowincjała, który został wybrany w jego uroczystości.